Dzień dobry, kochani, witajcie w sobotę. Ja wczoraj zrobiłam 30 słoików i dzisiaj dżem, który wykipił mi na gazówkę. Ale powlewam go do słoików, powkładam wieczorem i wieczorem go zagotuję. No, a teraz będę się ogarniać, bo... No. 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 To... Bo to było takie straszne. No, to tak. A czemu ty to oglądasz? Ale to jest... To wiem, że to jest dla dzieci, no ale to jest dla takich dzieci może... W wieku tam 13 lat, nie. A nie 10. Może to i tak. Wiesz? Ja będę się ogarniać, zrobię sobie makijaż, jedziemy na te dni Bytowa. Dzisiaj miałam ambitny plan wstać bardzo wcześnie rano, jechać na rynek. Nie pojechałam, nie wstałam, bo spałam. Bo spałam, słuchajcie, potem ogarniałam pewne sprawy ogarnięte, więc się cieszę. Ała. Co tydzień wam powiem, o co chłodzi. Ła, mój kłaki się splątały. Kurde, przez to rozjaśnienie tych pasemek. One znowu mi się plączą. Nie wiem. Nie lubią rozjaśniaczy. Nie lubią w ogóle nic takiego jasnego. Nie musisz. Wiem. No. I wtedy biorę zwykły grzebień, rozczesuję. To znalazłam sobie patent na to. Żeby rozczesać te poplątane, a po prostu normalnie je szarpie, nie? Bo to się nie da inaczej. Co wyszarpie, wyrywam. I wtedy normalną szczotką czeszę, ale no rzadko. Tak w jednym miejscu, w sumie w dwóch to się tak zdarza. Ciągle mi będę tam łysa za chwilę. Jak było z Bejdanem? No, dzisiaj jest tak ładnie. Ja mogłam mieć tyle rzeczy od rana zrobionych, no ale... Niestety, to też było ważne do ogarnięcia. Teraz sobie zrobię make-up. Nie wiem, kurczę, nagrałabym dla was, ale nie wszyscy lubią oglądać te moje makijaże. No i dobra, kochani, my już jedziemy, znaczy się już dopiero. Bo ja musiałam się ogarnąć oczywiście, doprowadzić do stanu pożyteczności międzyludzkiej. Ale jest jeszcze ładnie, ciepło, więc będziemy coś zjeść. Wtedy pójdziemy na jakieś dmuchańce, inne cudawianki. I myślę, że to z 21, to jest 18, to 19, 20, 21, to ja chłopaków odwiozę i wtedy wrócę na ten koncert. Jest taki plan. Ciekawe, ile ludzi dzisiaj będzie. Jest ładna pogoda, więc podejrzewam, że masa. Nie chcę cię tylko tylko chcę cię słuchać. Kręci mnie twoja Mocno, Jasiu! Dawaj! Patrz, jak Jasiu wysoko skacze, Fenek. Jeszcze! Jasiu, obrót! Mocniej! Mocniej! No, dopinguj go! Nie, nie przechylaj się! Co ty? No nie wiem! Nie boisz się? No to spróbuj! No, dawaj! Mocno! Odbijaj! No! Bo się zatrzymałeś! Ej, Jasiu! Masz tu pieniążek. A nie, poczekaj, jeszcze nie. Dobra, idź. To przecież... Ty piątkę wcześniej włożyłaś? Tak, idź grać. A włożyłaś znowu? Idź grać. Idź grać, ludzie czekają. A ty znowu włożyłaś? Idź grać, ja pierdzielę, Jasiu! Graj! Fenek,
Jak rzucaj w to wal! Mocno, Franek, dawaj! No i pchaj. O, chociaż raz. Mocno, no, mocno. Mocno, stój się. Patrz, jak Jasiu jest skupiony. Daj mi Jasiu zastrzelić. No nie łap tego. No musi. Jeszcze jedna? Piątka, no przycisk naciśnij. No, no. No już idzie. Aha! Mocno! Kurde! O, teraz ty, Franek. Jasiu, dawaj! Co się stało? Komuś wypadło. No biegaj, biegaj. Franek, nie po to wchodzisz, żeby odpoczywać. Jedziemy do domu. To na jutro będzie na te gejaki. Franek. Bo my zaraz idziemy z Jasiem.
po prostu dużo miłości nam życzę i specjalnie dla was ta piosenka, kompozycja Adama.
super, trochę krótko. Szkoda, że tak krótko, ale było fajnie. Kurczę, żałuję, że w sumie... Znaczy się chłopaki pewnie by byli bardzo zmęczeni, ale... No, ja przyjechałam już jak on chwilę się, nie wiem, 20 minut chyba już trwał, bo ja odwiozłam chłopców do domu i wtedy jeszcze po drodze wjechałam na zakupy. I takie małe, szybkie, wiecie. I wtedy dopiero jechałam, więc to było coś po 22, a koncert zaczął się o 22 punktualnie, więc no tam pewnie z kilku utworów nie słyszałam, ale fajnie było, podoba mi się. Nie wiem, jutro jest Kizo, nie wiem czy chce mi się iść, bo mają fajne piosenki, ale wiecie, tam jeden, dwa przeboje, które gdzieś tam mi wpadły w ucho, ale nie wiem czy to ma sens, żeby tam iść na to. No i dobra, kochani, ja już jestem w domu. Muszę zobaczyć. Chłopaki śpią. Chłopaki śpią, ja słuchajcie, już mi się nie chcę tego dżemu pakować, zostawię to sobie na rano, posprzątam tylko naczynia, wstawię zmywarkę i nie wiem, czy sobie coś włączę, bo to jest jeszcze dopiero w pół do pierwszej, a wiecie, ja codziennie tak do tej trzeciej siedzę i potem jest mi dziwnie iść tak szybko spać, więc no... Nie no, może sobie chwilę osiądę, coś obejrzę albo zmontuję dla was vloga. Więc tak, taki to dzisiaj był dzień pełen atrakcji. Jutro kolejny. No, także to tyle, słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie. No, taki krótki ten dzień dzisiaj, ale dużo rzeczy mi udało się ogarnąć, więc cieszę się bardzo. Jakby... Wiecie, takich rzeczy, które gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałam, a nie było na nie czasu i w końcu powiedziałam sobie, że dosyć ogarniam to. Jutro z rana tu ogarnę te słoiki, a potem obiecałam Jasiowi, że pojedziemy nad jezioro i że on sobie popływa tą deską SUP, a my sobie popływamy z Frankiem na rowerkach wodnych. I wieczorem pojadę po truskawki i w poniedziałek będę robić kolejną partię truskawek i będę... W ogóle na poniedziałek ja już miałam inne rzeczy sobie zaplanowane, no ale że dzisiaj pospałam, no to muszę sobie to przesunąć. Ale dobrze, fajnie, czuję się wyspana, wypoczęta po dzisiejszym spaniu. Naprawdę dwa dni z rzędu się wyspałam, więc jest super. No. Więc to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się, pa!